dobry. Witam w 273 filmiku o gitarach. 273 filmik o gitarach przeniesie nas do środka lat 90. do Korei. Gitara nazywa się Aria, Aria Pro 2, firma jest znana. Najpierw robili gitary w Japonii, bardzo zacne. Raczej półka dla początkujących graczy, ale wiele albumów z lat 80. lat 70. w Polsce było nagrywanych na Ariach, na jakichś Majach, na różnych takich gitarach. Tutaj już model, jak powiedziałem, koreański, Aria Pro 2 Fullerton, nazwa Fullerton, czyli totalne nawiązanie do pana Lee Fendera i pana Fullertona, czyli po prostu do tego, do Fendera Stratocastera. Jest to takie rozwiązanie tutaj z humbuckerem, troszeczkę ze zmienioną płytką, oczywiście jest inna taka główka. Ale gitara jest, mimo tego, że dla początkujących i mimo tego, że z lat tam 90., gdzie czasami jeszcze pojawiały się na przykład sklejkowe skoje, to ta gitara jest zrobiona z olchy, czyli na przykład z takiego samego drewna jak Pacyfika, która pojawiła się też pod koniec lat 90. Zresztą te gitary są do siebie jakby trochę podobne i myślę, że Yamaha Pacyfika przejęła trochę schedę po takiej właśnie Ari Pro 2 Fullerton. Mamy tutaj klucze Gotoha w ogóle. Olejowe klucze Gotoha, jest takie zwykłe fenderowskie tremolo, trzy przetworniki firmy Aria, jeden z humbuckerem, który ma tutaj rozłączanie cewek, oczywiście tony, volume i troszkę się tutaj złamał ten przytyczek, nie ma tej końcówki, ale jest oryginalny taki pięciopozycyjny przełącznik, jak widzicie, jest dosyć charakterystyczna tutaj płytka w tej gitarze, nie jest taka typowa stratocasterowa, tutaj cała, tylko jest tak jakby tak śmiesznie wycięta, a w ogóle mocowanie humbuckera jest takie, że z jednej strony jest on wkręcany na śrubkę w korpus, a z drugiej trzyma się tutaj tak jakby na ramce tej płytki na płytce, więc dwa mocowania humbuckera naraz. Gitara ma łatwy tutaj dostęp do wyższych pozycji, nie jest kanciasty, tylko jest ładnie tutaj zeszlifowany, także spokojnie sobie tutaj dochodzimy. Jeśli ktoś tam umie pitulić solóweczki, to sobie może pitulić solóweczki. Wejście pręta regulacyjnego na szczęście jest z tej strony i gitara ma tak zamontowane fenderowsko tutaj siodełko, czyli jeszcze jest kawałeczek drewienka za siodełkiem, oczywiście wkręcany gryf, tutaj typowo dla tremolo system sprężynowy, który jest normalnie pod płytką. Mam oczywiście tą płytkę. Mam tą gitarkę od miesiąca. Tutaj jest taki hairline crack, się to nazywa. Czyli takie włos, o widzicie, tu jest takie małe pęknięcie lakieru od klucza. Ono dochodzi gdzieś tak do jakichś tam 3 mm głębokości. Poprzednie właściciel zapewniał mnie, że ma już to kilka lat w taki sposób. No mnie ta gitara jest, nie wiem, około 6 chyba tygodni. No i co, ja to sobie oczywiście obserwuję, nic się z tym nie dzieje. Nie jest to aż tak strasznie jeszcze zrobione, jak się dzieje to w gitarach na przykład Jackson, że od razu się to łamie. Ale jak już wiecie właśnie z gitar Jackson, to ta przypadłość tutaj nie jest taka znowu też trudna do naprawienia i można to w razie czegoś tanio, tam 100-150 zł kosztuje taka naprawa, taką główkę można spróbować dokleić. W każdym razie tutaj to wszystko jest cały czas od lat podobno nieruszone i tak sobie też tutaj ja obserwuję od kilku tygodni i się to jakoś też specjalnie nie rusza. Gitara jest taka raczej dla początkujących z tamtych czasów i z tych również. Plasowałbym ją właśnie w półce takiej Yamaha Pacifica. Coś takiego, jak widzicie, charakterystyczne to gniazdo fenderowskie, ale jest tutaj takie wkładane odwrotnie w fenderze, jest w ogóle w tą stronę. Tutaj łatwiej to jest w ogóle zamontować do paska, fajnie to pasuje. Jeśli ktoś szuka Stratocastera, który ma rozłączanie cewek i humbuckera, czyli na którym można pograć jakieś bardziej metalowe już klimaty rockowe, to jest to na pewno gitara, która mu przyniesie sporo radości. Jest to taki po prostu Stratocaster na lekkich sterydach. Gryf typowo taki fenderowski, C-kształtny chyba bym powiedział, taki U-kształtny, C-kształtny, nie wiem jaki on jest. Nie jest ani strasznie specjalnie płaski, ani jakiś specjalnie gruby, no wygodny. Podsuwnica jest palisandrowa, progi są nabite. No chyba w całkowicie porządku, skoro nie wychodziły przez te lata i jakość ich też nie tutaj nie można się do czegokolwiek przyczepić, bo cały czas te progi jeszcze normalnie mogą sobie funkcjonować, a nie wyglądają na to, żeby były jakoś tam
specjalnie szlifowane, więc jest to taki instrumencik, jak mówię, no taka Yamaha, taki Yamaha Pacifica, coś takiego, może taki tylko jakiś tam wyższy model 312, chociaż właściwie to nie specjalnie, no, myślę, że taki ekwiwalent 112. Gitary to możecie sobie obejrzeć w filmikach o gitarach, które są przeglądami prasy gitarowej. Dużo już takich reklam tych Ari Fullerton się pojawiło i różnych innych Ari. I jeśli ktoś się interesuje historią gitary elektrycznej, to na pewno może tam sobie to znaleźć. Próbki są nagrane przy pomocy Marshalla JCM2000 i przy pomocy tego Orange'a Micro Terror. Wszystko jest przez tą paczkę Marshalla i przez Shure'a. I też używam efektów Joyous serii Iron Man. Mamy Pipe Bomba, czyli kompresor. Little Blaster Prester, Old School Prester, Husky Drive, który jest kopią OCD i teoretycznie jest overdrive'em, ale ma dużo mocy i symulację wzmacniacza Orange, sobie też używamy. Najlepiej brzmi ta symulacja Orange na Orangu w ogóle, tak śmiesznie. No więc posłuchajcie sobie i zapraszam do oglądania filmików o gitarach oczywiście, a tutaj lekcja historii w postaci takiej właśnie gitary Fullerton Aria Pro 2. Pozdro.
We'll be right back.
Thank you.